Przed nami trzy funkcje kwadratowe, f, g i h, więc wykresami tych funkcji są parabole i naszym celem w tym filmie będzie po pierwsze znalezienie punktów przecięcia tych parabol z osią x, czyli miejsc zerowych, czyli miejsca zerowe. Po drugie chcemy znaleźć wierzchołek tej paraboli, czy też wierzchołki tych parabol i po trzecie oś symetrii. Oś symetrii każdej z tych parabol. No i zachęcam Was jak zwykle do samodzielnego rozwiązania tych zadań. Dobrze, więc teraz ja spróbuję je rozwiązać. Zacznijmy od funkcji f, czyli miejsca zerowe, czyli rozwiązania równania f od t równe 0. Czyli musimy rozwiązać równanie t minus 5 do kwadratu minus 9 równe 0. No to dodając 9 do obu stron mamy t minus 5 do kwadratu jest równe 9. Tak? Czyli to jest równanie, które mówi, że kwadrat pewnej liczby, mianowicie t minus 5 jest 9. No ta sama ta liczba może być plus albo minus 3, prawda? Czyli t minus 5 równe 3 lub t minus 5 równe minus 3. No i otrzymujemy dwa pierwiastki, t równe 3 plus 5, czyli 8 lub t równe 2, tak? Minus 3 plus 5, czyli 2. Czyli to są miejsca zerowe. Teraz tak, no wierzchołek, otóż współrzędne, napiszmy wierzchołek, więc co, no współrzędna x wierzchołka to jest połowa w połowie między pierwiastkami, czyli to jest 8 plus 2 przez 2, czyli to jest 10 przez 2, czyli 5. Współrzędna wierzchołka to jest 5 współrzędna x, no a druga współrzędna to jest f od 5, czyli 5 minus 5 to jest 0 minus 9, czyli minus 9, prawda? Zresztą ta postać, to się nazywa postać kanoniczna tego funkcji kwadratowej, czy też postać wierzchołkowa, ona jest bardzo wygodna do znalezienia wierzchołka, dlatego że, co, zobaczmy, że to jest tak, ta funkcja składa się z dwóch kawałków, jeden kawałek to jest kwadrat pewnej liczby, no to ten kwadrat to jest zawsze dodatni lub równy 0, i minimalna wartość tego kwadratu jest, czyli tego kwadratu, a zatem tej całej funkcji, prawda? I minimalna wartość jest wtedy, kiedy to co jest tutaj w nawiasie, jest 0, czyli t równe 5, prawda? I wtedy jej minimalna wartość, czyli to jest współrzędna x wierzchołka, współrzędna t, no a współrzędna druga wierzchołka to jest wartość tej funkcji właśnie w punkcie 5, czyli minus 9. Czyli wierzchołek jest w punkcie 5, minus 9. No i wreszcie oś symetrii. No oś symetrii to jest pionowa prosta, która przechodzi przez wierzchołek, czyli x równe 5. No i teraz może naszkicujmy tutaj tę parabolę, czyli miejsca zerowe są 2 i 8, czyli tu jest 2, tu jest 8 i minus 9, tak? Wierzchołek ma współrzędną 5, czyli tu będzie w środku, tu jest 5, minus 9 powiedzmy, że to jest mniej więcej tu, czyli ten wierzchołek jest no, mniej więcej tu, tu jest oś symetrii, tak? To jest, tak? No i ta parabola jakoś tak symetrycznie no, mniej więcej, prawda? To jest wykres tej naszej pierwszej funkcji f od t. Przejdźmy teraz do drugiej funkcji. G od x równa się x plus 2 razy x plus 4. No, zwróćmy uwagę, że dla znalezienia miejsc zerowych ta postać jest bardzo wygodna. Bo co? Musimy rozwiązać równanie g od x równe 0. No ale właśnie, to jest postać iloczynowa. No i to równanie mówi, że iloczyn dwóch liczb, napiszmy jeszcze raz to równanie, x plus 2 razy x plus 4, to jest 0. No, kiedy iloczyn dwóch liczb jest 0? No wtedy, kiedy jedna z nich jest 0. Wystarczy, aby jedna była 0, czyli x plus 2 równe 0 lub x plus 4 równe 0. No, co nam daje pierwiastki x równe minus 2 i x równe minus 4. Czyli mamy dwa rozwiązania tego równania, dwa pierwiastki. Teraz wierzchołek. Wierzchołek znowuż w połowie między pierwiastkami, czyli w połowie między minus 2 i minus 4, czyli to jest minus 3.
No i wartość, druga współrzędna wierzchołka to jest wartość tej funkcji w punkcie minus 3, czyli g od minus 3, czyli to jest minus 3 plus 2 razy minus 3 plus 4, czyli to jest minus 1 razy 1, czyli minus 1. Tak? Minus 3 plus minus 1 razy 1, czyli minus 1. Czyli to jest minus 3 minus 1. To jest wierzchołek. No i oś symetrii to jest prosta x równe minus 3. To tak, czyli minus 2 minus 4 to są miejsca zerowe. Wierzchołek jest minus 1, minus 3, minus 1. Czyli tu jest wierzchołek. No i ta parabola jakoś tak mniej więcej wygląda i oś symetrii jest tutaj. O. No dobrze, teraz przejdźmy do trzeciej naszej funkcji. Podobnie, no to musimy tutaj rozwiązać równanie kwadratowe, czyli tak, delta to jest 6 do kwadratu minus 4 razy 8, czyli 4. No, pierwiastek z delty jest 2, wobec tego pierwiastki są takie. Minus 6 plus 2 przez 2, a x2 to jest minus 6 minus 2 przez 2, czyli to jest minus 2, a to jest minus 4. Aha, no to skoro współczynnik przy x kwadrat jest 1, to znaczy, że h od x, postać iloczynowa h od x, to jest x minus 1 pierwiastek, czyli minus minus 4, czyli x plus 4, razy x plus 2. Aha, czyli h od x to jest to samo, co g od x. To jest po prostu inny sposób zapisania funkcji, tej samej funkcji, no wobec tego mamy pierwiastki, mamy, to jest wykres jednocześnie funkcji h od x. No i może jeszcze nomenklatura, prawda? Ta postać nazywa się postacią kanoniczną, postać kanoniczna, trójmianu, czy też funkcji kwadratowej, czasem postać wierzchołkowa, dlatego że tu jest najłatwiej znaleźć wierzchołek, prawda? Wierzchołek jest wtedy, kiedy to, co w nawiasie jest 0, to jest współrzędna x, na współrzędna y wierzchołka to jest ten dodatek tutaj. To jest minimalna lub maksymalna wartość tej funkcji. Maksymalna wtedy, jeżeli tu jest jeszcze współczynnik minus, to jest postać iloczynowa. No, jak mamy postać iloczynową, to natychmiast odczytujemy pierwiastki. No i wreszcie to jest taka postać ogólna. Ogólna. No właśnie, teraz żeby z postaci ogólnej przejść do którejkolwiek z tych, no to albo do postaci iloczynowej, no to musimy znaleźć pierwiastki, prawda? A do postaci kanonicznej, no to musimy zastosować metodę dopełniania do kwadratu, o czym było w wielu poprzednich filmach o funkcjach kwadratowych.